Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Plan na dziś jest bardzo prosty. Robimy draft złożony tylko i wyłącznie z zawodników grających w Bundeslidze, a jutro widzimy się już w nowym sezonie, jeśli chodzi o FC25, sezon numer 2. Czas będzie rozpocząć, ale to dopiero jutro. Dzisiaj drafcik. Jaka formacja na początek? 4-3-3, chyba klasycznie polecimy. 4-3-3 i tutaj, żeby dawało dobrze z Bundesligi i będzie git. Zobaczmy, zaczynamy od Grimaldo. To akurat pierwszy fajny. Może grać na lewej stronie. Kogo potrzebuj... Ojojoj. No i od razu lepiej. Już mamy dwie fajne karty z Bundesligi. A na prawej stronie dasz kogoś tutaj? Dasz? Nie. Dobra, weźmy coś takiego słabszego, żeby nam rzucało nawet te lepsze karty. Środek. Bundesligi brak. Dobra, będę starał się najsłabszą overallowo wybierać wtedy. Mamy... O, dobra. Tu jest nawet w sumie... Nie, chyba Laimer, no nie? Lepszy, co myślicie? Laimer. Laimer, nie Emre Can. Jeszcze trafię na Winiego i wiecie co... Jest, dobra, chodź. Chodź, jak tak bardzo chcesz, to zapraszam. Jak tak bardzo chcesz, to chodź. Może Davis na lewą stronę? Nie, Raum. Spoko, Raum też może być. Na prawej stronie Frimbong. Wersja specjalna RTTK, poproszę. O! Juranowicz. Ej, spoko. I kto na środku? Czy na środku obrony mamy kogoś może z kobiecej Bundesligi? Na razie nie. Upamecano. Oj, super! Na razie spoko. Trochę to poulepszać kartami niektórymi i będzie idealnie. Omlin. Dobra, może być Omlin. Potrzebujemy na prawą pomoc kogoś. Do środka pola też na pewno. I wtedy byłoby spoko. Jakaś karta Hero albo Ikona też by się przydała. Byłoby fajnie. A na razie tutaj nie ma nikogo. Przestało Bundesligą oddawać. Jest. Jest pan, który może grać na kamień. No ta pomoc ogólnie nie jest wybitna. Ten przód może też, nie? Ale... Kan ma eś... Emre Can ma eś... O, dajemi! Nice! On może grać na prawej stronie. Chyba, że cofniemy sobie... czekajcie. Nie cofniemy. LW, LB, LM. Kurczę. Pasuje, żeby Adeyemi miał zgranie, no to już bym wolał zagrać w ten sposób. Chyba, że tego Grimaldo gdzieś do środka damy po prostu. No zobaczymy. Nawet bez zgrania, no nie? O! Ty, ale wszystkich mi pchałem na lewą stronę. On może mieć na kamie, dobra, jest dobrze. Jest dobrze, tylko my mamy CM-a, no to nic. To nic, zostanie tam już. Wierzę w niego. Nikogo tutaj nie ma? Na razie nie. Ej, fajnie oddało tą Bundesligą teraz. Rui Costa, czy grałeś w Bundeslidze? Chociaż chwilę. Benfica, Fiorentina, Milan, Benfica. No, chyba nie. Ale weźmiemy cię. Będziesz nas wspierał mentalnie z ławki. Oczywiście zanim ktoś napisze w tym momencie na YouTubie, że ale ktoś tam grał w Bundeslidze i go nie wybrałeś, ta zasada, powtarzam co odcinek, tyczy się tylko zawodników takich jak Hero oraz Ikony. No, tak już od razu przypominam. Mamy prawego pomocnika, o może grać na RW, o i to jest spoko, bo Grimaldo może sobie wejść z ławki teraz i będzie można go wpuścić na środek pomocy na przykład. Tylko, że Emre Can jakby zagrał na środku obrony, to tu by mógł zagrać Grimaldo. Nawet bardziej po lewej stronie, bo jest lewonożny. Chyba, że nam tutaj coś ciekawego teraz da. O! Tylko on ma RB i tyle, tak? Kurczę, szkoda trochę. Najwyżej wejdzie z ławki. Chociaż póki co nie mamy nawet kogo wpuszczać z ławki. Polak, Rodak, dobra. Weźmy sobie ostatniego zawodnika, bramkarza, może jakiś Kobel. Neuer 86? Nie no, Kobel 88, mordko. Ty, ale naprawdę fajnie nam to wyszło. Taki składnik przeciwnika. Ej, też, patrzcie, Adeyemi, Abedipele. Czy lepiej grać z crossplayem, czy bez? Bez.
Tylko w draftach jest taki problem, że jak wyłączysz sobie crossplay, no to masz lipę. I na przykład szukasz 20 minut przeciwnika z pingiem, nie wiem, 50 ci znajdzie. Dobra, wychodzę od razu. Brawo bramkarz, brawo Kobel. No Harry Kane to raczej nie ucieknie, Lucio. Ale może zagrać do Kuto. A ten do Adeyemi jak w finale z Realem Madryt. Nie trafił w piłkę teraz. No co za gość. Po krótkim trzeba. W tej grze trzeba w krótki i koniec. W drugiej lidze mi cały czas tak ładują. Co myślę o wczorajszej postawie Realu? Myślę, że szkoda, że dopiero teraz to nastąpiło i szkoda, że to też inne kluby nie dołączyły. Dobra. I krótki. Ha, tak jest, 2-0. Po tym, co się działo przecież w 2020, to niektóre kluby powinny powiedzieć, dobra, jak tak robicie, to bawcie się sami w tą złotą piłkę. Szybka odpowiedź, 2-1. 70 równe tempa ma pan Harry Kane na tej karcie. Oj, puść. 2-2, co zaraz będzie szybkie 2, ten 2-0, to zaraz będzie szybkie 2-2, nie? Klasyczek. Patrzcie. No oczywiście, że tak. Jak ja komuś szybko strzelę dwie bramki w pierwszej połowie, to już wiem, co się stanie dalej. Mówiłem Grimaldo, że po krótkim. Pięknie, 3-2, co za wynik do przerwy. Ej, ja zapomniałem, że on ma... On ma fineski. Ej, czemu ja teraz dopiero to ogarnąłem? Kurczę, znalazł tego Dybale. Dobrych ma ziomków z przodu, to trzeba przyznać. Nie! Ale karny! Czyli znowu, strzeliłem na 4-2 i za chwilę 4-4, no to jest... Piękna sprawa, jednak nie broni Kobel! Dawaj! Kane, ty nie musisz biegać, ty tylko... Ja, ale te finezje są OP! O rany, 5-3! No i mamy 5-4, 87 minuta Adeyemi. Paulo Dybala, 5-5. Wiedziałem. Nie no, tak... Fineska siedzi. No to co? 6-6 nadciąga? Harry Kane! 7-5! Czemu on wychodzi w 120 minucie, jak coś? Nie wiem. W tym składzie to chodzi o to, żeby dostarczyć w polu karnym piłkę do pana Kane'a i on ma jeszcze gwiazdki, ma 3 skill move, 4 słabszej nogi. Ale patrzcie na shot power. Co? 9-5, long shoty 90. Jeszcze z tym playstylem? Mordy. Oficjalnie design złotej piłki został dodany do FC25. Okej, bramkarz taki, któremu Harry Kane może coś postrzelać, o ile tam dojdę w ogóle. No ale zobaczymy, druga runda, więc plan minimum wykonany. O nie.
Oddaję mi lobikiem i mamy 1-0. Szkoda. Dobra. Słuchaj, Hurricane. Wiesz, co zrobić. Wiesz, jak strzelić. To jestem cały ja właśnie. Idealnie odebrałem tą piłkę i później podaję głupio prosto pod jego nogi. Nie wiem, jak się tego oduczyć. Serio. Co? Ej, no kurwa, już są jaja. Ile w tej akcji się wydarzyło, to jest niesamowite. Może jeszcze spróbujemy wrócić. Hurricane daje nadzieję na 3-1, jeszcze dwie bramki, no sporo czasu. Żartowałem, że tak uderzę. Teraz już nie żartowałem. Hurricane! Dobi! Kurde! Fajna akcja. No to GG. Niestety, Adeyemi strzela czwartą bramkę dla przeciwnika i to oznacza, że chyba w drugiej rundzie żegnamy się z draftem. Fajny był ten pierwszy meczyk, to przynajmniej tyle. Tutaj już chyba ciężko będzie coś zrobić. Koniec. 1-4, porażka w drugiej rundzie, ale no przyjemnie się tym grało, przynajmniej w pierwszym meczu. Tutaj już było ciężko. 7-5, 1-4. Nie wiem, czy w nagrodach coś odda, ale to chyba nie. No, za drugą rundę to wątpię. Jedna gold packa, jedna premium gold i premium... Dobra, dwie mamy premium gold packi. Wszystkie tworzymy. O, ty, łukałcik. Mapileon? Jest Barcelona. Irene Paredes, 88. Ty, no to się zwrócił.